Witam Was dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie z Warszawy. Jestem na urlopie, nie pracuję w tej chwili. Warszawa powitała mnie słońcem i wiosną. Pogoda jest tutaj, teraz troszkę świeci słońce, ale jest chłodno. Wiosna jest, widać ją, czuć ją. Słychać ten przepiękny śpiew ptaków. Pachnie wiosną, przepięknie kwitną rośliny, przepięknie kwitną drzewa, krzewy. Także wiosnę widać. Wiosnę czuć, wiosnę słychać, tylko ta temperatura jest troszkę niska, jest chłodno, wczoraj padał deszczyk, pada często deszcz, wieje duży wiatr, pogoda jest taka jeszcze nie bardzo wiosenna. A tu jest mój nowy przyjaciel, właściwie przyjaciółka, nazywa się Lili, proszę bardzo. Następny piesek. Którego uwielbiam z wzajemnością. Pokaż się. Pokaż, jaka jesteś ładna. To jest Lili. Malutka. Także teraz mam tutaj taką jeszcze malutką maskotkę, która śpi ze mną, chodzi za mną. Chodzimy sobie na spacery. Po prostu od pierwszego wejrzenia bardzo mnie polubiła. Wydaje mi się, że jeszcze na moich ubraniach, moje sweterki, swetry są przesiąknięte zapachem tych dwóch psów, którymi ostatnio się opiekowałam. I dlatego jest dla mnie tak bardzo przyjazna i taka kochana, taka śliczna maskotka. Tak? Tutaj Lili czeka na pomoc przy zejściu po schodach. To jest dla niej jeszcze w tej chwili bariera nie do pokonania. Więc tak ładnie prosi. Oczywiście tutaj na urlopie mam więcej troszeczkę czasu dla siebie. Jestem taka bardziej też zorganizowana i oczywiście wreszcie zrobiłam sobie manikier hybrydowy, taki. Mam nadzieję, że przez miesiąc będzie się pięknie trzymał i zrobiłam sobie też pedikir. Jeszcze w Warszawie jestem kilka dni, muszę pozałatwiać pewne bardzo ważne sprawy i wracam z powrotem do Niemiec. Tak? Jedziesz ze mną? Tak? Włożymy do koszyczka. Idziemy teraz na spacer, tak? Pójdziemy teraz na spacerek. Jak widać, tutaj nie robiłam żadnych zakupów, nie mam na to czasu. Czas poświęciłam tak bardziej dla siebie. Właśnie lekarz, badania laboratoryjne i takie troszeczkę upiększanie, czyli fryzjer. Jestem świeżo po fryzjerze. Jak widać, mam rozjaśnione i przycięte włosy przez profesjonalną fryzjerkę. Muszę je nawilżać, bo są przesuszone i
pięknie zrobiłam paznokcie i mam pięknie też zrobione stopy, z czego bardzo się cieszę. I już mogę witać wiosnę i sandałki. Tak wyglądały moje włosy prosto po fryzjerze. Kolor, odrost, troszkę podcięte. Dużo jest też pytań o moją pracę, o mojego podopiecznego. Co to znaczy, że podopieczny jest w szpitalu? To znaczy, że źle się poczuł i trzeba było go oddać na badania do szpitala, żeby ratować mu życie. To są starsi ludzie, schorowani ludzie, dlatego nas potrzebują, ale czasami się poczuł tak źle, że ratunek jest tylko w szpitalu. Oprócz tego są też pytania o moim dniu pracy. Jeżeli ja pracuję z jednym podopiecznym przez 2 lata, ten dzień pracy, dzień mojej pracy jest zawsze podobny. Zawsze podobny, bo chodzi też o regularność, o to, żeby nasi podopieczni o pewnych godzinach wstawali, o pewnych godzinach jedli posiłki, wychodzili na spacer, żeby to wszystko odbywało się regularnie. I przez 2 lata nie mogę opisywać dzień w dzień, co robię z moim podopiecznym, a też jak o nim opowiadam, to opowiadam raczej ogólnie, dlatego że też muszę chronić prywatność tych ludzi, prywatność tych chorych ludzi. I to jest dla mnie bardzo ważne, tak samo jak moje stosunki, tak można powiedzieć, jak mi się układa pomiędzy mną a rodziną. Tak samo jeżeli chodzi o rodzinę podopiecznych, układa się różnie. Czasami rodzina jest, można powiedzieć, że bardziej przyjazna dla opiekunki niż sam podopieczny, czy sam podopieczny, podopieczna lub sam podopieczny. Różnie bywa, a czasami podopieczny lub podopieczna są ludźmi wspaniałymi, dziękującymi na każdym kroku, a rodzina nas traktuje po prostu z góry, jak służbę, która musi wykonać swoje obowiązki i za to ma płacone. Także ja zawsze do każdej z rodzin podchodzę z dystansem, mimo że nawet odczuwam, czasami czuję, że nawet chcą może nawiązać jakąś przyjaźń, jakąś taką bliższą więź, ale ja do każdego podchodzę z dystansem, bo wiem, że jestem w pracy u starszego człowieka, którego już za chwilę może nie być. I nie chcę się w tym momencie przywiązywać do tej pracy emocjonalnie. Jeszcze czekam też na telefon z Niemiec i powiem Wam dokładnie, jak nazywa się ta rasa psów. Ja przypuszczałam, że są to labradory, ale ja się na rasach psów kompletnie nie znam. Pies, którego kiedyś posiadałam, był owczarkiem niemieckim, więc wiem, jak wygląda Doberman, owczarek niemiecki, dog, jannik, ale tak dokładnie na tych różnych rasach psów się nie znam i mogłam powiedzieć coś nieprawidłowo i też to zostało bardzo skrytykowane, że nie wiem, a mówię, nie wiem, co jem, a mówię. Ja moje filmiki nagrywam spontanicznie. Mam chwilę czasu, siadam i nagrywam. Nie przygotowywuję się, nie piszę konspektów, nie przygotowywuję się tak, tak, teraz powiem to, to, to. Gdzieś tam mam kartkę, z której czytam w podpunktach, co i jak. Tego u mnie nie ma. U mnie filmy są bardzo naturalne. Jedynie kiedy opowiadałam coś o perfumach, to tak, to się przygotowałam, to fakt. Chciałam te nuty zapachowe perfum tak ładnie przedstawić, jak one są przedstawiane przez ludzi, którzy się na tych perfumach znają i potrafią tak pięknie te zapachy perfum opisać. A
ale i tak źle, i tak niedobrze. Zawsze się znajdą tacy, którzy mnie bardzo będą krytykować. Ja po prostu znowu musiałam parę hejtów usunąć, a więc wręcz dwie osoby zablokowałam, ponieważ nie podoba im się wszystko, co robię. Pojawia się znowu sporo hejtów, nie podoba się wielu osobom to, co robię, dlaczego to jest moje prywatne życie, nikogo to nie obchodzi, w ogóle nic nie obchodzi i w ogóle, nie wiem, no takie są filmy na YouTubie. I były tak nieprzyjemne te uwagi, takie złośliwe, takie chcące zniszczyć moją psychikę, że postanowiłam te hejty usunąć, a wręcz, tak jak mówię, dwie osoby zablokowałam, że nie mogą już tutaj nic pisać. Wiem, że się znajdą oczywiście nowe osoby, jak jeszcze oczywiście będę robiła jakieś filmiki, bo czasami to po tych takich komentarzach, złośliwych uwagach, to mówię, może rzeczywiście mają rację, może rzeczywiście, co ja tutaj robię, 60-latka na YouTubie, pokazuje, jak się pomalować, pokazuje, jak się maluje, jak się ubiera, jak dba o siebie, że warto dbać, że warto kupować dla siebie witaminy, dobre kremy, dobrą bieliznę, piękne rzeczy. Też się to nie podoba. Ja czasami nie wiem, jak do tego podejść. Ale powiem, że jest mi w tym momencie bardzo przykro. Kochani, żegnam się z Wami. Następny film będzie z innego miejsca, jak wszystko dobrze pójdzie. Także... Także dzisiaj taki prywatny filmik. Kto chce, może oglądać, kto nie chce, nie. Co po prostu robi opiekunka w czasie wolnym, że też ma normalne swoje życie, swoją rodzinę, swoje potrzeby. Pozdrawiam. Pa, pa. Już muszę wracać do Niemiec.